Cześć kochani, witam was w następnym vlogu. Zaczynamy go z naszego domu. Dzisiaj jest jakaś wichura, nie wiem co się dzieje. Cały nasz ogród jest poprzewracany i postanowiłam wam to pokazać, bo takie sytuacje często nie zdarzają. Właściwie na jesień może czasami się zdarzają. Ale tak, ten leżak, on stał tutaj. Nie wiem jak go przewiało, ale jest teraz tutaj. Wszystkie kwiatki, stół się przewrócił, kwiatki pospadały w doniczkach, wszystko leży. Ja jestem sama w domu i tak się kurczę troszkę boję, ale może się uspokoi, bo ponoć patrzyłam na pogodę i do 18 ma się uspokoić, zobaczymy. No ale na razie jest wiatr, jak możecie słyszeć, jestem jeszcze troszkę chora. Wszyscy byliśmy chorzy i ten... No i teraz tak powoli do zdrowia wracamy. Antek w szkole. Nie odwołali szkoły, bo pamiętam w tamtym roku był taki większy huragan. Nawet nam wtedy tam płot, widzicie tą deseczkę, ona podpiera płot, żeby nie spadł, bo to właśnie są pozostałości po poprzedniej wichurze. I w tamtym roku pozamykali szkoły, wszystko. Ludzie nie pracowali, bo była właśnie taka wichura, a dzisiaj jest troszkę mniej, no ale też wszystko przewraca, także będę was update'ować jak z tą pogodą. Do zobaczenia potem. Strasznie. Jak mnie wywiało! Masakra! Jedziemy zaraz, mam jeszcze gałęzie. Jedziemy do domu na ciepłą zupkę ogórkową. Jeszcze wam zaraz gałązki pokażemy, jak się nam uda. Także do zobaczenia. No i teraz wjeżdżamy do tego obszaru, gdzie jest bardzo dużo gałęzi. Tu przy ostatniej wichurze, jak była w tamtym roku, to normalnie całe drzewo spadło i nie było tutaj przejazdu, a teraz jeszcze jest przejazd. Zaraz tutaj zobaczycie. Na chodnik to na szczęście spadło, ale na drodze widzicie też już jest dużo liści, wszystkiego. O tutaj. Dzięki mamo, że się zatrzymasz. Spoko. I tutaj. A taki, tak poza tym to ładny tunel z drzew, ale powinni trochę bardziej dbać w tej okolicy. O, tu następne. Niebezpiecznie. Także tak to na razie wygląda. Będziemy was potem informować, czy już się skończyło, czy nie. Teraz na drugie wybrzeże. Na marinę, na przystań jachtową. Tak, na przystań jachtową. Tutaj jest bardzo ładna droga. Fajnie się tutaj rolkami jeździ. No tutaj nic nie powali. No właśnie nic, no. No tylko pełno liści. No, ale ludzie chodzą, jeżdżą. Także aż tak źle nie jest. My tutaj kiedyś bardzo blisko tego mieszkaliśmy i prawie codziennie tutaj chodziliśmy. A teraz tu jest też więcej... Ruiny, ulubione miejsce Antosia. Tutaj może kiedyś przyjdziemy w ładniejszą pogodę i wam coś więcej opowiemy, bo tam są też taki zamek troszkę odrestaurowali, jest restauracja w zamku. Także ciekawa okolica, ale nie w taką pogodę. Ale bardzo fajna droga, bardzo taka spokojna. O, i tu już się zaczyna właśnie marina, czyli ale chyba nic się nie dzieje takiego. Nic takiego się nie dzieje chyba, no. Na łodzie stoją. Spokojni. Jest. Dlatego, że to przystań. Może to, no, tyle. Większe zacisze. Wybieramy się z Antosiem w niedzielę na rowery, to może jak nam się to uda, to pokażemy wam więcej parku i tutaj wszystkiego. Także tak to wygląda, nie jest aż tak bardzo wzburzone to jezioro. Jest źle. Jak po drugiej stronie, bo teraz tak naprawdę to jesteśmy na drugiej stronie, tak? Tak. Tak jakby. Także, no, spokojnie jest, no. Nie ma aż tak ten... Nie jest aż tak źle. Tutaj też każdego lata przyjeżdżają kampery i zawsze jest pełny parking, ich pełny, a teraz już tylko dwa zostały. Widać, sezon się skończy. Tak, ale zawsze jest pełno łodzi, pełno kamperów, także wracamy teraz na Ogórkową i potem wam jeszcze pokażemy,
co tam z pogodą, także dzisiaj do potem. Dzisiaj już dzień po huraganie, przyjechałeś z mamą na zakupy. Bo dzisiaj, na spokojnie, bez wiatru. Tak, bez wiatru, ale widać jakieś gałązki, co nie? Na drogach. Gałęzie. Takie no, większe. Przyszliśmy teraz do Kosty. Cześć, mamo. Pijemy pyszną kawkę. Tak, co ty masz, mamo, za kawkę? Gingerowe coś. Latte to było? Latte, tak. A ja mam kokosowo-waniliowe. Ja kocham wszystko, co z kokosem, więc miam, miam. Mamy pyszne bananowe ciasteczko. I... Tak. Babeczka. Gingerowa. Jak jest po polsku ginger? Ginger jak jest po polsku? Nie pamiętam. Thank you. Jak jest? A pani przyniosła moją pyszną zupkę. A, bo to jest krem z pomidorów i z bazylią. Tak, mama zawsze w każdej gdzie jesteśmy. Pokaż tą piękną babeczkę, bo będę ją ciachać na pół. Ale jaki ładny ludzik. My tak lubimy wszystkiego tak, na pół wszystko, próbować. Tak, zawsze bierzemy, zawsze. Oj, ludzik się wykruszył. Miam, miam. Zabieramy się za jedzenie. Coś jest w środku, patrzcie. Nadzienie jakieś. No. Jakieś nadzienie. Potem dam wam znać, czy dobre, czy nie. Ale chyba dobre będzie, co? Na pewno. W koście najlepszy. Co właśnie, mamo, co bardziej lubisz? Kostę czy Starbucks? U mnie to rzadko bywam i tu, i tu. No. Ale Kosta jest jakaś taka bardziej przytulna. Aha. No to prawda, w sumie, no. Tak się tutaj w Starbucksie tak zauważyłam, że wszyscy śpieszą bardzo. Znaczy tutaj też, ale tak tego nie widać po śpiechu, więc jest jakoś tak bardziej się ciepło zrobiło. Przyjaźnie. Bardzo zimno, dzisiaj chyba 12. Słuchajcie, przez ten huragan mieliśmy takie temperatury dosyć wysokie. No. Dzisiaj jest tylko 9 stopni, więc tak na dworze jest niefajnie. Niefajnie. Dobra, jemy i potem dajemy wam znać, jak wszystko smakowało. Do potem. No i mamy następny dzień. Posiedziałyśmy wczoraj w Koście, zrobiłyśmy resztę zakupów i wróciłyśmy do domu. Na pewno wrócimy do Kosty, bo mają przepyszne ciasta i kawy. A teraz wam pokażę jedną herbatę, którą znalazłyśmy z mamą wczoraj w fajnym, fajnym sklepie. Zaraz zobaczycie. To taka herbatka świąteczna, bo już większość sklepów tutaj jest wyposażona w produkty świąteczne. Dziadek do orzechów się nazywa ta herbatka. Jeszcze nie wiem, jak smakuje, zaraz będę próbować. Jest z kafeiną nawet, tutaj piszę. Ale opakowanie jest przepiękne. Naprawdę przepiękne. Zaraz wam dam znać, jak smakuje. Słuchajcie, spróbowałam tej herbaty i bardzo mi przypomina smak takiej herbaty. Jeszcze kiedyś byłam, mieszkałam w Polsce i w Rossmanie kupowałam taką, to była chyba niemiecka herbata, truskawka ze śmietanką, coś takiego. I ta herbata, ten zapach i smak mi przypomina. A tak naprawdę w składzie tu jest czarna herbata, naturalny ekstrakt z wanilii i cynamon. A nie wiem, czemu mi to smakuje taką śmietanką i truskawką, ale powiem wam, że fajny ma skład ta herbatka, bo nie ma cukru, nie ma tłuszczy, nie ma żadnych tam innych takich złych składników i pisze nawet, że jest gluten free. Także polecam, tutaj jest nawet stronka tej herbatki. Tutaj ona, macie tutaj nazwę, jeżeli byście chcieli sobie wpisać w Google. Więc dodajecie tylko www, tutaj jak to się nazywa? celestialseasonings.com i może będzie można online kupić. Zaraz sprawdzę i wam dam znać, czy można online, bo naprawdę polecam. Niełatwo znaleźć takie fajne herbaty ze składem takim zdrowszym, no i gluten free. Ja zawsze wyszukuję jakichś produktów gluten free i zawsze je kupuję, bo jednak one są, ja jakoś tak czuję, jakoś to jest tak, smak jest lżejszy dla mnie, jeżeli jest gluten free. Wydaje mi się, że jest coś tak bardziej lżejszego i nie jest to bardzo takie ciężkie dla naszego żołądka, więc zawsze staram się wyszukiwać takich fajnych produktów, więc zaraz sprawdzę tą stronkę i powiem wam, czy można kupić takie herbaty. Słuchajcie, właśnie sprawdziłam ich stronkę, siedziba sklepu jest w Colorado, więc troszkę daleko i można kupować online, tylko trzeba w dolarach płacić, ale tam jakoś się da na pewno przeliczyć przez bank i tak dalej.
i są przeróżniaste herbaty, nawet są takie na zimno, nawet są takie w kubeczkach takich malutkich, że chyba można, nie wiem, zalać i z tym sobie iść czy coś. No i są przeróżniaste, nawet widziałam karmelowe jabłko i takie tam. Naprawdę dużo, sprawdźcie sobie tą stronkę, daję wam tutaj jeszcze raz nazwę. Naprawdę warto, bo jeżeli herbaty są naprawdę z fajnym składem i z żadnymi tam E i tak dalej, to naprawdę warto sięgnąć po taki produkt. No i też niedrogo, bo takie opakowanie tam było za 3,50 dolary czy 50, więc też nie jest drogo. No i naprawdę polecam, sprawdźcie sobie. Też fajne na prezent, bo na przykład takie świąteczne herbaty na prezent, nawet nie świąteczne, różne smaki można, jaki kto tam lubi. A że fajne i zdrowe to naprawdę i fajne opakowanie. Także na prezent nadaje się idealne, także sprawdźcie sobie stronkę i zachęcam was, bo naprawdę...